Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnej części mojego vloga poświęconego podróżom chóru Akademos pod hasłem Podróże z chórem oczami dyrygenta. Dziś, zanim zaczniemy nowy materiał, na sekundkę chciałabym jeszcze wrócić do materiału z ostatniego vloga. Co prawda był to najdłuższy materiał, ale była to Norwegia, o której już wcześniej wiele razy wspominałam, że dużo się tam działo. No i umknęło mi kilka szczególików, o których chciałabym jeszcze dzisiaj napomknąć kilka słów. Po pierwsze, nie mówiłam nic na temat Muzeum Edvarda Grieg'a, a byliśmy w tym muzeum, było cudownie i tam, moi kochani, drodzy panowie, dowiedziałam się na przykład, że jeśli zapomni się o swojej ukochanej i nie da się jej kwiatów z okazji urodzin, nie wiem, może imienin, może rocznicy jakiejś ważnej, to zawsze można później po wielu, wielu latach zrobić ukochanej witraż z różą. I w ten sposób jak gdyby nadrobić wszystkie lata. No i taki witraż, wiadomo, że niezbędnie, więc jest praktyczny. Coś, o czym jeszcze nie wspomniałam, to skansen. Byliśmy wtedy w skansenie, gdzie też wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie byliśmy na sztuce teatralnej po norwesku. No i pewnie większość z Was zastanawia się, co my z tej sztuki mogliśmy zrozumieć, bo wiadomo, że norweski nie jest łatwym językiem i właściwie chyba do niczego, do żadnego innego języka nie jest podobny. Ale jeśli Wam powiem, że była to sztuka o wyrywaniu zęba, no to myślę, że już będziecie mogli sobie wyobrazić, jak mogliśmy dotkliwie tę sztukę przeanalizować i naprawdę solidaryzowaliśmy się z główną aktorką, która właśnie odgrywała postać, której wyrywano zęba. No i w końcu trzecia rzecz, o której nie wspomniałam jeszcze, jeśli chodzi o Norwegię, to coś, co z kolei zapowiedziałam we vlogu o Wiedniu, a mianowicie omdlenia. To coś, o czym właśnie miałam powiedzieć przy okazji Norwegii, bo tam faktycznie wydarzyła się taka sytuacja, no nietypowa myślę i dla większości dyrygentów przypuszczam, że nie jest to rzecz codzienna, a mianowicie po koncercie zasłabły trzy osoby, w tym ja. Co prawda zdążyłam wyjść z sali koncertowej i jak gdyby no już później nie do końca miałam świadomość tego, co się ze mną dzieje. Za mną wyszli moi dwaj koledzy, którzy się mną zajęli tam na że tak powiem, zapleczu i coś tam podawali mi wodę, jakiś owoc, więc doszłam do siebie. A za mną właśnie były kolejne dwie dziewczyny, które zostały, no jedna w ogóle wyniesiona, a druga wyprowadzona, ale też tak naprawdę bez świadomości. Z czego to wynikało? No z ogromnego przemęczenia. Jak wspominałam, w Norwegii mieliśmy wtedy białe noce, więc tak naprawdę bardzo, bardzo mało snu. No też nie zawsze mieliśmy czas albo ochotę, żeby coś zjeść. Jeśli wiecznie było tyle ciekawych, fajnych rzeczy, to czasami gdzieś uciekały nam posiłki. No i potem to się właśnie odbiło na naszym samopoczuciu na tyle, że no, podczas jednego tak naprawdę koncertu trzy osoby, no to dużo. Okej, okay, no to tyle jeśli chodzi o Norwegię. Domknęłam klamrą tamtego vloga. Przechodzimy już do kolejnego. Muszę Wam powiedzieć, że my mamy taki zwyczaj, że jak wracamy z jakiejś podróży, to już w drodze powrotnej planujemy następny wyjazd. To jest fajne, bo z jednej strony łagodzi nam to taki smutek kończącego się wyjazdu, a z drugiej strony no, mamy już takie natchnienie do kolejnego planowanego wyjazdu i już planujemy nawet czasami repertuar, który chcielibyśmy tam wykonać. I tak też było właśnie w drodze powrotnej z Norwegii, bo właśnie w drodze powrotnej zrodził się pomysł wyjazdu do Baden-Baden. No właśnie, pamiętam, że kiedy jednej z chórzystek powiedziałam, że pojedziemy do Baden-Baden, to była taka reakcja, naprawdę? Wow! I tak za kilka sekund, a gdzie to jest? Więc wyjaśniam, Baden-Baden jest w Niemczech, bardzo blisko już granicy z Francją, co zresztą wykorzystaliśmy, bo pojechaliśmy sobie jednego dnia do Strasburga, ale to za chwilkę o tym powiem. Moi kochani, jadąc do Baden-Baden, pojechaliśmy najpierw do Drezna,
Wyjeżdżaliśmy wieczorem, późnym wieczorem spod szkoły, tak żeby przejechać całą noc. To jest fajne, często to praktykujemy. Właściwie spanie w autokarze to już naprawdę opanowaliśmy do perfekcji. I pamiętam, że rano w Dreźnie właśnie mieliśmy się spotkać z panią przewodniczką. I jeszcze zanim właśnie spotkaliśmy się z panią przewodniczką, to zrobiliśmy jednej z chórzystek urodziny, bo wtedy kończyła 18 lat, więc na parkingu odśpiewaliśmy jej 100 lat, wręczyliśmy jej bukiecik z żelków i miała bardzo fajną niespodziankę. No, o konfetti jeszcze było właśnie. Troszeczkę tam nabałaganiliśmy na tym parkingu, no ale to już mniejsza z tym. W Dreźnie spotkaliśmy się z naszą panią przewodniczką przy konnym pomniku króla Jana Wettyna. To taki pomnik, którego naprawdę trudno nie zauważyć, więc fajne miejsce, żeby się właśnie tam umawiać z panią przewodniczką. A powiem szczerze, że trudno byłoby też nie zauważyć pani przewodniczki, ponieważ była ubrana w stylu epoki romantyzmu, miała piękną suknię, perukę, więc od razu przykuwała uwagę przechodniów. Bardzo się cieszyliśmy, że to właśnie była nasza pani. No i w ogóle miała ogromną też wiedzę na temat Drezna, mówiła dużo fajnych, ciekawych rzeczy. I najpierw sobie poszliśmy do pałacu Zwingera, ale nie wchodziliśmy do środka, tylko jak gdyby obeszliśmy pałac Zwingera. Tam też śpiewaliśmy na schodach w takiej pięknej architekturze, takiej no koronkowej. Cudowne miejsce, bardzo nam się podobało. No nie mogliśmy tam nie zaśpiewać po prostu. I stamtąd przeszliśmy do muzeum, które nazywa się potocznie Zielonym Sklepieniem. Jest to Muzeum Złotnictwa i Jubilerstwa. Słuchajcie, jakie tam były klejnoty, jakie tam były cudowne rzeczy wykonane ze złota. No, chętnie przytuliłabym taką jedną rzecz stamtąd. Naprawdę byłam zachwycona tym miejscem, nie tylko ja zresztą. I tam też widzieliśmy największy na świecie zielony diament. Piękny klejnot, który przykuwał uwagę wszystkich zwiedzających i na pewno jest to coś, co warto zobaczyć. Stamtąd właśnie już z Drezna przejechaliśmy do hotelu pod Dreznem, gdzie był basen w środku, więc można było po tej całej wycieczce, całodniowej wycieczce po spacerku wykąpać się w basenie. Kto chciał, to sobie poszedł na basen, kto nie chciał, to spędzał czas w pokojach, bardzo fajnych zresztą, na rozmowie, jakieś czytanie książek. Zawsze jest co robić w pokojach hotelowych. I następnego dnia rano na śniadanie, ponieważ był to 6 grudnia, to ubraliśmy się, wcześniej się oczywiście dogadaliśmy i ubraliśmy się w takie suitaśne sweterki świąteczne, no i do tego oczywiście mikołajkowe czapki, więc jak weszliśmy do restauracji hotelowej, to było takie o, wow, no i w ogóle wszyscy byli zachwyceni, co oczywiście sprawiło nam wielką radość. Ale tak naprawdę, chociaż my myśleliśmy, że to my zrobiliśmy niespodziankę, to niespodzianka czekała na nas. I to jaka? Wyobraźcie sobie, że wychodzimy z hotelu, a tu pod hotelem, podjeżdża nasz autokar, a z niego wychodzi Mikołaj. Prawdziwy, naprawdę. I powiem Wam szczerze, że w dzisiejszych czasach jakoś tak no trudno jest dzieci czy młodzież czymś tak zaskoczyć, jakąś taką, nie wiem, super niespodziankę wymyślić, a to naprawdę bardzo się udało. Ja nie wiem, kto to był, no jak gdyby troszkę przypominał naszego pana kierownika, tylko że nasz pan kierownik miał swój kolor brody brązowy, a tutaj była biała broda, no i nasz pan kierownik nie miał brzucha, a ten Mikołaj miał, no ale jakoś nie wnikamy w szczegóły, kto to był. No był to po prostu święty Mikołaj, prawdziwy, a dlaczego prawdziwy? No bo dał nam słodycze. Dostaliśmy słodkości i byliśmy oczywiście zachwyceni, to naprawdę była świetna, świetna niespodzianka i wspominamy ją do dziś. Z Drezna przyjeżdżaliśmy do Baden-Baden, tam wieczorkiem poszliśmy sobie oczywiście na tamtejszy bardzo znany bazar świąteczny i muszę Wam powiedzieć, że no tutaj troszeczkę się zawiedliśmy. Oczywiście nie bazarem, bo był przepiękny i tam było milion naprawdę świątecznych rzeczy cudownych, natomiast zawiedliśmy się, że nie było śniegu.
My wybraliśmy po raz pierwszy wyjazd w ogóle zimowy z chórem i właśnie mieliśmy taką wizję takiego pięknego, magicznego świata przyprószonego śniegiem i że w ogóle będziemy się tarzać w tym śniegu i będziemy rzucać się śnieżkami i że będzie w ogóle super. No a baden-baden przywitało nas deszczem. No więc tak nie do końca byliśmy, no tak troszeczkę jak gdyby nam emocje opadły. Przez to, że właśnie tej świątecznej aury, poza tymi wszystkimi dekoracjami, które tam były, to niestety nie było. Następnego dnia właśnie przejechaliśmy do Strasburga. Tam oczywiście Parlament Europejski sobie obejrzeliśmy. Pod parlamentem zatrzymaliśmy się na chwileczkę, żeby sobie zaśpiewać. I uwaga, zaśpiewaliśmy po francusku. Nasza pani przewodniczka była zachwycona. Powiedziała nam, że naprawdę mamy bardzo ładną wymowę, więc się bardzo cieszyliśmy. I troszkę sobie ten Strasburg pozwiedzaliśmy. Między innymi byliśmy oczywiście tam na również targu świątecznym. Mnóstwo takich straganów. Powiem Wam szczerze, że kilka dni po naszym powrocie miał miejsce tam atak terrorystyczny. To był taki moment, kiedy naprawdę nas zmroziło, bo mieliśmy poczucie, że jeszcze kilka dni temu spacerowaliśmy pomiędzy tymi straganami. To było takie, no, na chwileczkę naprawdę dające do myślenia i tak przeszył nas taki lęk. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Strasburg, to tutaj chciałabym podkreślić dwa miejsca właściwie. Pierwsze to Notre Dame, katedra. Tak, dokładnie ta sama nazwa, jaka jest w Paryżu. I powiem szczerze, że byłam w katedrze paryskiej, kiedy jeszcze była ona otwarta dla turystów przed pożarem. I byłam właśnie w tej w Strasburgu i naprawdę klimatycznie one są bardzo do siebie podobne. Ta surowizna, że tak powiem, ale mająca swoje piękno w tym kamieniu. No, naprawdę warto zobaczyć to miejsce, zwłaszcza teraz, kiedy katedra paryska jest zamknięta dla zwiedzających, to polecam właśnie katedrę Notre Dame w Strasburgu. Zresztą przy tej katedrze po raz pierwszy w życiu skusiłam się, kupiłam kasztany pieczone. Zawsze miałam ochotę, żeby spróbować, co to jest. Jaki to smak? Taki troszkę mdły. W konsystencji te kasztany są takie sypkie. Czy polecam? Z ciekawości można zjeść, ale no na pewno nie jest w jakiś rarytas. Natomiast rarytasem na pewno, bez dwóch zdań, były tarty, na które poszliśmy do restauracji Flams. I powiem Wam szczerze, że no chyba nie widziałam jeszcze takiego kulinarnego szczęścia w oczach moich chórzystów, ponieważ mieliśmy taką opcję, że tak naprawdę te tarty cały czas kolejne smaki były przenoszone na nasze stoły. Poczynając od tych takich, no powiedzmy sobie, bardziej pikantnych, wegetariańskich też, z jakimiś tam pieczarkami, z serem, szynką i tak dalej, aż skończywszy na tych tartach deserowych z malinami, z jabłuszkami, z białą i ciemną czekoladą, z jakimiś musami, z owocowymi. Nie no, po prostu naprawdę kulinarny raj. Więc to na pewno miejsce, które chciałabym jeszcze kiedyś odwiedzić, ale właśnie na takich warunkach, żeby tych tart było bardzo dużo i żeby było tyle smaków do wyboru. Jeśli chodzi jeszcze o Strasburg, to jedną rzecz chciałabym też nadmienić. Tam mieliśmy ochotę wielką na to, żeby się przejechać karuzelą. W każdym z nas jest gdzieś tam odrobina dziecka i mieliśmy wielką ochotę na to. Tam gdzieś tam właśnie młodzież zorientowała się, że ma być tam w centrum taka karuzela i niestety nie było. W tych oczach po prostu był taki zawód, naprawdę. Było takie nieszczęście, bo oni tak strasznie chcieli na tej karuzeli pojeździć. Nawet powiem szczerze, że jak później zobaczyliśmy jeszcze jedną taką, zobaczyliśmy karuzelę taką nie za dużą, to za wszelką cenę chciałam, żeby pani nam pozwoliła sobie pojeździć, no ale pani się nie zgodziła, powiedziała, że tylko dla dzieci do 11 roku życia, no i niestety nie dała się przekonać. Nawet za wyższą stawkę nie pozwoliła młodzieży się na tej karuzeli pobawić.
Następnego dnia mieliśmy koncert, ten właściwy już w Baden-Baden, w bardzo pięknej sali, pięknie również akustycznej. To był koncert kolędowy, jak to na okres Bożego Narodzenia przystało. Bardzo dobrze występowały wszystkie chóry w takiej fajnej odmianie różnych właśnie kolędowych melodii i pastorałek, i kolęd właśnie, i piosenek zimowych też tam było sporo. Atmosfera tego festiwalu była fantastyczna, wszyscy się oklaskiwaliśmy naprawdę z całych sił, ale faktycznie nasz występ bardzo się spodobał i wywołał nawet owację na stojąco, co wiadomo, że dla każdego artysty jest taką kropeczką nad i, taką wisienką na torcie, no i my właśnie mieliśmy tę wisienkę na torcie, no więc byliśmy przeszczęśliwi. Tego dnia też byliśmy na obiedzie w restauracji w Baden-Baden i idąc do tej restauracji, uwaga, trafiliśmy na karuzelę. Była to już karuzela o normalnych takich rozmiarach i pan, który tam był, no, pilnował tej karuzeli, zgodził się na to, żebyśmy sobie na niej pojeździli, więc wtedy z kolei, tak jak w Strasburgu był smutek, rozpacz wręcz w oczach, to w tym momencie wspaniała radość, euforia i w ogóle szczyt szczęścia, no bo na karuzeli mogli się tchórzyści powygłupiać. Na obiadek oczywiście poszliśmy do restauracji i tam pośpiewaliśmy trochę, nie wszyscy chórzyści chcieli, ale część zgodziła się łaskawie zaśpiewać w restauracji. Reszta się podłączyła wtedy, kiedy oczywiście już goście będący razem z nami w tej restauracji oklaskiwali nas, no to reszta uznała, że może faktycznie coś tam zaśpiewają. I byliśmy obsługiwani w pierwszej kolejności przez kelnerów, bo byli zachwyceni tym, że śpiewamy sobie i umilamy czas innym gościom tej restauracji. No i następnego dnia wracaliśmy już do Polski, więc gdybym miała podsumować ten wyjazd, no to jedyne, czego zabrakło, no to faktycznie śniegu, który dałby nam takie poczucie tej zimowej, cudownej, świątecznej atmosfery. A poza tym było już wszystko, bo był Święty Mikołaj, prawdziwy, były czapeczki i sweterki świąteczne, były kiermasze, uginające się wręcz na straganach z ozdobami świątecznymi. Było zwiedzanie, nawet był basen, chociaż to środek zimy, więc tak naprawdę wszyscy byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Moi kochani, i następny vlog już teraz zapowiem, to będzie vlog o wyjeździe do Grecji, do Paralii, więc troszeczkę zmienimy klimat, że tak powiem, bo tutaj zima, a tam środek lata. I przypominam też, że w opisie do każdego vloga macie link do filmu, który w pewnym sensie jest takim podsumowaniem tego, o czym mówię. Akademos podbija, no i tam już później nazwa miejsca, w którym byliśmy. No w przypadku tego vloga będzie to Akademos podbija Baden-Baden. A na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.